Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zawiesza działalność oddziału wewnętrznego. Pacjenci mają być kierowani do okolicznych placówek. Co to oznacza dla szpitala Sokołowskiego w Wałbrzychu? Decyzja Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia to pokłosie problemów kadrowych, które nawarstwiały się od kilku miesięcy. Mimo różnych prób nie udało się ściągnąć do placówki dodatkowych lekarzy. Do weekendu pacjenci, których stan zdrowia na to pozwala, zostaną wypisani do domów. Pozostali zostaną przeniesieni na oddział chirurgii. Od 28 maja wstrzymano także przyjęcia do wszystkich oddziałów tego szpitala. Opiekę nocną w Kamiennej Górze przejmie od 31 maja Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji. Pacjenci z Kamiennej Góry będą musieli szukać pomocy medycznej w okolicznych placówkach. Przy czym największym szpitalem w pobliżu okazuje się szpital Sokołowskiego w Wałbrzychu. Szczególnie dla mnie, który jest osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie SOR-u, bo taka jest od kilku lat również moja odpowiedzialność. Jest to bardzo, bardzo trudny problem. Mamy z tego terenu, z obszaru Kamiennej Góry sporo pacjentów. Jeśli by ten szpital tam przestał funkcjonować w takim trybie standardowym, czy byłby zawieszony, no to mogę sobie wyobrazić, jak bardzo by to obciążyło nasz szpital. Do tej pory szpital Sokołowskiego radził sobie z brakami kadrowymi i w tej chwili nie ma zagrożenia zawieszenia któregokolwiek z oddziałów. No próbujemy różnych metod, próbujemy różnych sposobów, żeby załagodzić rosnący niedobór kadr medycznych. Zachęcamy mieszkaniami, zachęcamy różnymi formami, powiedziałbym, ułatwienia osiedlania się w Wałbrzychu. Szpitale również robią, co mogą. Wkrótce, mam nadzieję, bo o tym mówił niedawno pan marszałek województwa, być może rozpocznie się program stypendialny dla pielęgniarek i dla lekarzy. Będziemy w tym chcieli brać udział oczywiście. Zawieszenie funkcjonowania interny w Kamiennej Górze ma potrwać do 28 czerwca, jeśli uda się do tego czasu uzupełnić kadrę medyczną.